Cześć, witam. Dzisiejszy film jest jednym z najtrudniejszych, jakie przyszło mi nakręcić. No, ponieważ nie znam dogłębnie tego tematu i z góry przepraszam za pomyłki, które mogę popełnić. No, bo jak mówię, nie jestem specjalistką w dziedzinie literatury jidysz. Ktoś mnie kiedyś poprosił pod filmem, że może taki film bym nakręciła. Wydawało mi się to bardzo trudne, ale z drugiej strony intrygujące, bo przecież przed II wojną światową bardzo wiele utworów w Polsce wydawanych to były właśnie utwory w języku jidysz. Wielu pisarzy polskich miało pochodzenie żydowskie i pisało i w tym języku. Poczułam się ośmielona do nakręcenia tego filmu, kiedy na mojej półce znalazłam taką książkę. To jest Hone Szmeruk, historia literatury jidysz, wydane przez Ossolineum. Autor jest, był, bo już nie żyje, profesorem literatury, pochodzenie miał polskie. Wykładał i w Izraelu, i w Polsce, i u nas umarł. No i napisał taką krótką książeczkę, krótką, cienką. Wiele się z tej książeczki dowiedziałam, mianowicie to, że język jidysz jest językiem młodszym od hebrajskiego, a dziś w Izraelu językiem urzędowym jest właśnie hebrajski. Język jidysz to był język, którym posługiwali się Żydzi mieszkający w środkowej i wschodniej Europie. No i już wiemy, dlaczego dziś uważa się język jidysz za zamierający, ponieważ nie ma ludzi, którzy tym językiem się posługują, jest ich niewielu, ponieważ w wyniku Holokaustu oni po prostu zostali zamordowani. Nie ma kto kontynuować tej tradycji literatury jidysz. I ta książka kończy się na roku 1939, kiedy to wybucha II wojna światowa, więc pomyśl, a ja chciałam do tego filmu wybrać książki, które powstają teraz, właśnie w XX, XXI wieku, takie nowe, współczesne książki. Miałam z tym ogromną trudność, ponieważ no, tych książek nie ma, bo jak już powiedziałam, niewiele osób, niewielu pisarzy posługuje się tym językiem. Amos Oz i wielu innych no, piszą swoje książki w języku hebrajskim, to już powiedziałam, ale we wstępie do Tańca Demonów przeczytałam tak, jak głosi jedna z internetowych stron poświęconych lekturom jidysz, literatura żydowska nie umarła, piszą ją kobiety, ponieważ zostały wydane zbiory poezji właśnie w języku jidysz. Ja tych zbiorów nie mam, nie czytałam, więc przedstawię wam książki, które udało mi się znaleźć. Po pierwsze, taka. Scyzoryk, wydana bardzo dawno, pod koniec XIX wieku w Rosji, została napisana przez Szolema Aleichema. Szolem Aleichem, czyli, przepraszam, muszę sprawdzić, co to znaczy. To znaczy dzień dobry. Tak. Ona została wydana w Rosji, a następnie w Polsce. Autor wyjechał do Stanów Zjednoczonych i stworzył tam książkę Tewie Mleczarz. Znamy film pod tytułem Skrzypek na dachu, a więc to jest ten autor. Większość książek, które wam pokazuję, kupiłam w księgarni Austeria, takiej księgarni internetowej znajdującej się gdzie? Znaczy księgarnia znajduje się w Krakowie. I tenże Scyzoryk jest książką dla dzieci. Kupiłam go również dlatego, że ma dwie wersje. Wersję polską i wersję jidysz. A chciałam zobaczyć, jak wygląda ten język dla dzieci. Jest to taka książeczka, no jakby wam powiedzieć, dydaktyczna dla dzieci. I co tam tu jeszcze jest? O! Czyli dla dzieci, bo jest tutaj syn pewnego rabina, który marzy o tym, żeby mieć scyzoryk, no i on ten scyzoryk kradnie. No i dydaktyczna wymowa jest taka, że nie wolno kraść. Ale bardzo chciałam, jak mówię, poznać język jidysz, jak on wygląda. O, litery tego języka, wydanie bardzo ciekawe, o, takie obrazki.
Także zaczęłam od scyzoryka. Ciekawy, taki no, poglądowy, poglądowa książeczka to. Natomiast drugą, którą Wam pokażę, to już znam. I pierwsza lektura była dla mnie wstrząsająca. Książka powstała w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1944 roku w pewnym obozie we Francji, a w tym obozie znalazł się jej autor, czyli Yitzhak Kantzen-Nelson, wraz ze swoim synem. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. Tak wygląda okładka. Została napisana Widzisz, to jest zbiór wierszy, a przetłumaczył ją Jerzy Ficowski, ten, który tłumaczył też wiersze Papuszy. A więc co? No, wybucha II wojna światowa w Warszawie. Yitzhak wraz z rodziną zostaje zamknięty w getcie. Żona i dwóch synów młodszych zostaną wywiezieni do Majdanka, on ze starszym właśnie do tego obozu we Francji. Tam napisał ten zbiór i zakopał go pod murem obozu w słoiku. I właśnie a sam został wywieziony do Auschwitz i tam zginął. Po wojnie jedna z jego przyjaciółek z obozu odkopała ten słoik i dzięki temu przetrwał. Przetrwał utwór, czyli zbiór wierszy Yitzhaka Kantzen-Nelsona. Co tam ja? W 10 miesięcy tak napisał ten utwór. Chwila ciszy. No chwila ciszy, bo mi gula w gardle nie pozwala mówić o tym utworze, który jest genialny, przepiękny, warto przeczytać. No i się pochylić nad tym narodem i nad słowami, które no poetycko wspaniały. Jest tu fragment o takich żarłocznych wagonach, no który szczególnie mi się podoba. A więc Jidysz. Książka, którą już Wam pokazywałam i omawiałam, Józef Roth, Hotel Savoy. Savoy w Łodzi, w tym hotelu, jak oni mówią, to jest Savoy, hotel dla sierot historii. Gabriel Dam przybywa do tego hotelu. No i co? Obserwuje życie siebie, mieszkańców w hotelu. Książka powstała, Widzisz, w 1924 roku. Polecam. Estera Singer. Taniec demonów. W latach 30. XX wieku powstała, również napisana w języku jidysz. Estera, siostra Isaaca Singera, noblisty, jak już powtarzam. Akcja dzieje się w rodzinie rabina. Ten rabin jest bardzo biedny, mieszka w małej wsi i ma dwoje dzieci, syna i córkę. No i kiedy syn, rodzice robią wszystko, żeby syn zdobył wykształcenie, to córka zadaje pytanie ojcu o swoją przyszłość i mówi tak: a ja, tatusiu, kim kiedyś zostanę? Niespodziewanie zapytała ojca. Ojciec aż się wzdrygnął. Przecież wszyscy pobożni Żydzi dobrze wiedzą, że kobieta może mieć tylko jeden cel w życiu: dbać o szczęście domowego ogniska, służąc mężowi, rodząc mu dzieci. Nie uważał więc nawet za stosowne odpowiedzieć na pytanie. Dopiero pod naciskiem córki wypalił: kim ty kiedyś zostaniesz? Oczywiście, że nikim. No i to, ta rozmowa płynęła na małą dwojrele, że nikim. A ona nie chciała być nikim. Ona chciała być kimś. Ona chciała być, żyć według własnego planu, ułożyć sobie życie według własnego planu, a była nikim. No i ta książka przedstawia determinację dwojry w tym, żeby być kimś, żeby ułożyć sobie życie po swojemu, żeby ludzie zaczęli zwracać na nią uwagę, żeby się z nią liczyli, a zaczęli się liczyć dopiero wtedy, kiedy została narzeczoną, kiedy przedstawiono jej przyszłego męża. O, wtedy dopiero szacunek na nią spłynął. Opowiadam o tej książce dosyć obszernie w specjalnym filmie jej poświęconym,
ale dodam tutaj, że Estera Singer uznana została za pierwszą żydowską feministkę, czyli kobietę walczącą o prawa dziewcząt do edukacji przede wszystkim. No i na koniec książka, o której nie wiem, czy została napisana w języku jidysz, ale wydana w 2020 roku. Nie wiem, czy to nazwisko jest tym, jest prawdziwe, czy to jest pseudonim autora, ale Adel, bardzo ciekawa książka. Adel to jak babcia autora, która urodziła się bardzo dawno temu, przeżyła Holokaust. Narrator i bohater jest antysemitą w jakimś sensie, opowiada dowcipy o Żydach, aż pewnego razu matka do niego mówi tak: ale ty też jesteś Żydkiem, Piotrusiu. Czyli otrzymuje taką informację. Wszystko, wtedy jeszcze tego nie wiem, ale ta chwila zmieni wszystko. Mój licznik czasu zatrzymuje się, a potem zaczyna biec szaleńczo wstecz, by z chrypliwym zgrzytem zahamować na dawnej sekundzie moich urodzin. Znów jest 28 lat po wojnie, w tej samej sekundzie zostaję wykorzeniony z życia, które miałem. Myślę, że wiele rodzin, czy wielu ludzi w Polsce takie wykorzenienie przeżywało i to, że dowiedzieli się, iż są pochodzenia żydowskiego. Przypomina mi się ten spektakl, jak to, Cud Purymowy, który wyreżyserowała Izabela Cywińska w telewizji. Główny bohater był kibolem w Łodzi, antysemitą, kiedy dowiedział się, że jest Żydem. Jak to było dalej? A więc język jidysz. Język, który w Polsce przed II wojną światową był używany przez ogromny procent polskiego społeczeństwa. Książki, które Wam przedstawiłam, są godne uwagi. Mam nadzieję, że wypowie się ktoś, kto zna ten temat. No i jak to jest ze współczesnym językiem jidysz? Czy w tym języku powstają teraz obecnie jakieś książki? Dziękuję, do zobaczenia.